polski Fixbus. Wyjeżdżamy oczywiście z Polski. Niestety... Na bagażnik rowerowy. Bagażnik rowerowy jest, jak zawsze. Zaczynamy! Swoją? Patrz się. Co to za to zaczynamy? Wyprawę. Wyprawę, o nie powiemy jeszcze gdzie. Nie. Na razie jesteśmy w Budapeszcie. A będziemy dużo dalej. Zaczynamy naszą przygodę z Rumunią. Z Rumunią. Ewcia się myje, chce być na filmie, jak się myje. Dobrze. Mój skarb. Pierwszy nocleg, pierwsza toaleta. Pierwsza toaleta. Bez wody. Tak jest. A zresztą co widać tutaj? Myjemy się. Idziemy spać. Jeszcze się musimy najeść. Jakby to inaczej. Kuku! Ale tam u góry to nie kręciłeś. No bo deszcz zaczął padać. O, zaczyna przygodę z deszczem, jak zwykle w Rumunii. Nie, no jest. Pierwszy dzień wyprawy. Łańcuchy, naprawianie. Hamulce. Dalej. Chronimy się przed burzą. Napadła nas. Na wiadomości. Policja Korynta. I love Churilla. I love Churilla. I love Churilla.
Łapanie wody. Różowej na kawkę. I love Churilla. Ło, widziałeś strzała przed nami tam? Jak jebnie kurwa, to będziemy jebnięci kurwa. Ja pierdolę, jakby mieliśmy teraz farta. I piękne góry przed nami. Pod górkę to ja nie podjadę na tym, to... zawsze wiesz. Takie cuda. Co? Dariuszowi się zdarzyły. No, jak zwykle. Zrobiliśmy zaledwie 35 km. Tak dużo. Do Rumunii. No. I może znajdziemy serwis rowerowy. Po zepsutym rowerze znaleźliśmy się w Rumunii. Tak. Wsuwamy. Znaczy znaleźliśmy. Jesteśmy gdzieś. Jemy sobie obiad. Ale sami, cię pamiętam. Zawsze są plusy z trudnych sytuacji. Dokładnie. Rower zepsuty, ale mamy stancję, jedzenie jest. Pól jest i... Będzie coś jeszcze fajniejszego, ale to jedna z tych trzech rzeczy. Nasz pensjonacik. Dzień w Rumunii, normalnie na dziko. Na dziko? Grzany Rumunii, tego nie słyszę. Jest. Dzikość. Będzie głęboko. Głęboko jest. Dzikość. Głębia. Witamy na Stokach Rumuńskich. Amarone nalewone. Doszklanione. Dzikości Rumunii. Mamy luzik. Nie wiem, luzik polowany. Polewone? Amarone? Mhm. Amarone jest polewone. I następnie amarone jest odstawione. Amarone jest smakowane. Aronia. Chyba. Już nie. To jest tak jak w amerykańskich filmach. Yeah.